Wydaje mi się karygodne, że wielu właścicieli zwierząt towarzyszących stosuje monodietę. To jest tak, aby człowiek całe życie miał jeść kotlet mielony, gdzie jest wszystko zawarte, ziemniaki, bo jest skrobia energetycznie zawartość ten i łykał dwie pastylki witaminy, prawda, takiej czy innej i ma uzupełnione. Wydaje mi się, że dla zachowania zdrowia tych zwierząt trzeba przede wszystkim bardzo zadbać o różnorodność. To znaczy, jeżeli trzeba podawać suchą czy mokrą paszę kupowaną, to trzeba ją zmieniać, bo jeden producent robi to tak, inny robi to troszkę w inny sposób, a więc urozmaicenie. I to jest pierwsze. I dotyczy to, znaczy myślę, że takie w tej chwili zalecenia podaje również FAO, że nieważne jest, ile dokładnie elementów my dawkujemy w diecie, ale ważna jest różnorodność. Dlatego, że my potrafimy, tak jak na przykładzie mikroelementów powiedziałem, mamy normy ustalone na 4 pierwiastki, 5, 10, ale pozostała tablica Mendelejewa jest nam nieznana. Podobnie dotyczy to różnych czynników biologicznie czynnych, które znajdują się w pewnych roślinach i nieraz można zobaczyć, że kot wyjdzie na dwór i z takich czy innych powodów będzie obgryzał trawę. Pies robi to samo. Jemu czegoś brakuje i on musi mieć możliwość uzupełnienia tego. Jeżeli pies wychodzi i zaczyna jeść trawę, nie wolno mu tego zabraniać. On musi, on widocznie musi, on czuje taką potrzebę. Nawet jeżeli potem, powiedzmy, ma to wszystko zwrócić, widocznie on tego potrzebuje. I nie należy mu tutaj ograniczać. A z całą pewnością nie polecam nikomu trzymania zwierząt na monodiecie. Czyli jak pies lubi taką i taką, prawda, paszę, suchą czy mokrą i całe życie go tym katować, myślę, że wcześniej czy później wyjdą na jaw pewne niedobory i pewne niedoskonałości tej monodiety. Dlatego, że proszę sobie zdać sprawę może z tego, że to, co znajduje się w mądrych książkach i to, co się znajduje we wszystkich podręcznikach świata, dotyczy zaledwie jakichś 5-10% substancji chemicznych znajdujących się w pożywieniu. Reszta czeka jeszcze na swoje odkrycie, na nowe metody analityczne, które pozwolą nam zejść poniżej jakiegoś poziomu i które umożliwią po prostu poznawanie i analizowanie kolejnych pierwiastków. Takim przykładem niech będzie, wszyscy wiedzą, że jak się obrączką złotą potrze jęczmień, to ten jęczmień znika. W zasadzie nikt do tej pory nie wykazał naukowo, w sposób naukowy, dlaczego to działa, ale to działa. Także myślę, że jeszcze jest wiele rzeczy do odkrycia przed nami, również w diecie i lepiej jest jednak starać się urozmaicać dietę zwierzętom, a nie karmić ich monodietą. W ciele organizmów żywych występują w zasadzie wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. Można znaleźć tam pierwiastki te, które wiadomo, że są niezbędne, jak również i te, o których niewiele wiadomo. Łącznie tych pierwiastków mineralnych znajduje się około od 2,3 do 6,4%, z czego większość znajduje się w kościach, aż 83%, natomiast zaledwie 17% znajduje się w innych częściach ciała. Fizjologiczna rola tych pierwiastków w większości z nich nie jest poznana. Makroelementy stanowią z tego ponad 99,9%. Zaliczamy tutaj wapń, magnez, fosfor, sód, potas, siarkę. Natomiast mikroelementy stanowią zaledwie 0,4 promila. Zaliczyć tu można żelazo, mangan, cynk, miedź, selen i pozostałe pierwiastki, które nie są normowane w żywieniu zwierząt, a mianowicie jak kobalt, chrom, nikiel, krzem, arsen, aluminium i inne. Granice pomiędzy makro- i mikroelementami wyznaczono umownie na poziom 0,005%. Niektórzy autorzy nie zgadzają się z tą granicą, dlatego że żelazo bardzo często trafia na listę makroelementów zamiast na listę mikroelementów. Badania nad mikroelementami są o tyle trudne, że ich stężenie we krwi, w płynach ustrojowych i w tkankach jest bardzo niskie. Zawartość żelaza, cynku i miedzi mierzy się w osoczu krwi na poziomie ppm-ów, czyli miligramów na litr, co mniej więcej odpowiada stężeniu czy rozcieńczeniu jednej łyżeczki takiego pierwiastka w cysternie, która przewozi benzynę.
Pierwiastki takie jak glin, mangan, nikiel czy selen występują w jeszcze mniejszych koncentracjach, ppb, czyli parts per bilion, co oznacza dla porównania, że to jest mniej więcej stężenie na poziomie jednej łyżeczki w jednym dużym tankowcu. Inne pierwiastki, o których wiadomo, że pełnią ważną rolę w organizmie i że występują, są jeszcze na niższym poziomie, mierzy się ich poziom w surowicy czy też w osoczu krwi na poziomie nanogramach na litr. Problem niedoboru pierwiastków jest bardzo ważkim problemem zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Wynika to z tego, że objawy niedoborów początkowo są bardzo niespecyficzne. Najpierw dochodzi do zniżenia koncentracji pierwiastka w narządach. W zasadzie nie widać w tym momencie żadnych objawów klinicznych i żadnych jeszcze zmian. Później dochodzi do obniżenia koncentracji metabolitów, które są zależne od danego pierwiastka. Później dochodzi do spadku aktywności enzymów i niektórych hormonów, które są z mikroelementami związane. Następnie dopiero pojawiają się objawy, ale początkowo są to objawy bardzo niespecyficzne, jak na przykład obniżenie wzrostu, spadek apetytu, apatia zwierząt. Na samym końcu dopiero pojawiają się objawy na tyle specyficzne, że po tych objawach niedoboru można rozpoznać o niedobór, którego z mikroelementów chodzi. Później następują już zmiany nieodwracalne, których nie można w żaden sposób naprawić, nawet zwiększając podaż tego pierwiastka w diecie. W tej tabeli widać, że niedobór żelaza, miedzi, kobaltu, jodu i innych mikroelementów najpierw objawia się zatrzymanym czy opóźnionym wzrostem zwierząt. Podobnie utrata apetytu następuje przy niedoborach wszystkich tych mikroelementów. Przy czym z reguły zwierzęta młode, oznaczone tutaj M, reagują bardziej wyraźnie niż zwierzęta dorosłe. Niektóre tylko objawy są bardzo specyficzne, jak na przykład niedobór manganu jest charakterystyczny dla wad postawy, gdyż mangan jest związany z tworzeniem chrząstek. Schorzenia serca to jest niedobór miedzi, ale również niezaznaczony tutaj niedobór selenu. Charakterystyczne dla niedoborów miedzi i kobaltu jest również niejednolita sierść i odbarwienia sierści. Dla niedoborów cynku jest m.in. utrata sierści, zapalenie i zapalenie skóry. Między pierwiastkami występuje bardzo wiele interakcji. Jak Państwo widzą na tym schemacie przedstawionym według pulsa i współpracowników, widać, jak trudno jest badać adekwatność i niedobory poszczególnych mikroelementów, biorąc pod uwagę, że wszystkie pierwiastki ze sobą występują w pewnych interakcjach. I te interakcje zaznaczone tutaj na poziomie, zaznaczone tutaj na tym schemacie, praktycznie mogą przebiegać już na poziomie dawki pokarmowej, później w przewodzie pokarmowym, a następnie również w organizmie. I bardzo często pierwiastki, które na poziomie przewodu pokarmowego rywalizują między sobą o połączenia i systemy transportujące do krwi, to w organizmie bardzo często wspierają się nawzajem i jedne nie mogą istnieć bez drugich. Zapotrzebowanie na magnez wynosi od około 0,09% do 0,12%. U niektórych zwierząt albo niektóre normy podają wyższe zapotrzebowanie na poziomie prawie 0,4%. Nieznana jest dokładnie najwyższa tolerowana dawka u zwierząt. Wiadomo, że świnie tolerują magnez dość dobrze i to aż do poziomu 0,3%. W organizmie magnezu znajduje się do około 0,05%, z czego większość jest skumulowana w kościach i kości stanowią największą pulę i rezerwę tego pierwiastka w organizmie. Magnez jest niezbędny w zasadzie do wszystkich procesów komórkowych, gdyż jest on bardzo silnie związany z procesami energetycznymi w organizmie, a więc z przemianami adenozynotrójfosforanu, adenozynodwupofosforanu i adenozynomonofosforanów. Wydaje się, że wydzielenie adrenaliny zwiększa poziom i napływ jonów wapnia do mięśni i do tkanek, co powoduje wypłukiwanie wtórne magnezu.
to bardzo często prowadzi do niedoborów. No, adrenalina jest silnie związana oczywiście ze stresem, nie tylko u ludzi, ale również u zwierząt, a wysoki poziom tego pierwiastka, więc życie w stresie, powoduje zwiększone wydalanie magnezu z moczem i to może prowadzić do niedoborów. U ludzi na pewno stwierdza się znaczny wzrost nerwowości i zaburzenia układu oddechowego, często występują skurcze. U zwierząt szczególnie intensywnie użytkowanych, jak również u zwierząt, które podlegają dużym wysiłkom, jak na przykład konie sportowe, również wyraźnie widać, że mogą pojawiać się bardzo często niedobory magnezu. Najbardziej chyba znanym takim objawem czy dolegliwością niedoborów magnezu jest tężyczka pastwiskowa, która występuje głównie na wiosnę u bydła mlecznego, jak również bardzo często zdarza się to po porodach. U źrebion obserwowano, że niedobory magnezu powodują zmiany degeneracyjne i odkładanie się związków mineralnych w tkankach miękkich, między innymi w sercu i w naczyniach krwionośnych. Zapotrzebowanie na żelazo u zwierząt wynosi około 40 do 50 mg na kilogram suchej masy dawki pokarmowej, czyli to jest poziom 40-50 ppm. Przy czym świnie najlepiej tolerują i mają, szczególnie prosięta, potrzebują bardzo wysokich dawek tego pierwiastka. Sądzi się, że najwyższa tolerowana dawka żelaza w paszy może wynosić 500 mg na kilogram, a więc bardzo wysoko. Większość żelaza znajduje się w hemoglobinie, około 70-80%, 16% w ferrytynie. Część występuje również w mioglobinie. No, żelazo przede wszystkim w organizmie jest niezbędne w procesach przenoszenia tlenu z płuc do tkanek, a potem dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Niechemowe żelazo, a więc w formie niechemowej, niezwiązane z protoporfiryną, występuje m.in. w takich enzymach jak oksydoreduktazy. Niedobór żelaza powoduje istotnie zmiany w pracy serca, zarówno mechaniczne, jak i fizjoelektryczne. I trzeba przyznać, że niedobór żelaza działa inotropowo na pracę serca. Stwierdzono u ludzi, ale prawdopodobnie również występuje to u zwierząt, szczególnie u zwierząt towarzyszących, że niedobory żelaza prowadzą u młodych zwierząt do utrudnionego czy do opóźnienia rozwoju psychomotorycznego. Stwierdza się również, że niedobór żelaza obniża aktywność mózgu, a więc obniżenie amplitudy wszystkich fal EEG. Również stwierdzono, że niedobór żelaza u szczurów może prowadzić do opóźnienia mielinizacji nerwu błędnego, co również w późniejszym życiu może zwierzętom zaszkodzić, czy mogą być w jakiś sposób upośledzone. Niedobór żelaza obniża zawartość serotoniny w mózgu. Również obserwowano u ludzi i szczurów z niedoborem żelaza podwyższony poziom noradrenaliny we krwi i w moczu, a jednocześnie niższy w tkankach. Po wpływie niedoboru żelaza zmniejsza się ilość receptorów D2 dla dopaminy, co z kolei obniża poziom tak ważnych hormonów jak tyroliberyna i tyreotropina. Mangan. Zapotrzebowanie na mangan u zwierząt z reguły w dawkach pokarmowych wynosi 30 do 60 mg na kilogram. Przy czym u trzody chlewnej jest niższy i niektóre normy światowe podają zaledwie 10 mg na kilogram. Wydaje się, że najwyższa tolerowana dawka jest około 1000 mg w kilogramie. Mangan bierze udział w produkcji tyroksyny, mukopolisacharydów, glikoproteidów, które są niezbędne do budowy chrząstki i do budowy kości. Jest ważnym kofaktorem niektórych enzymów, jak hydrolazy i transferazy dekarboksylowej. Efekty niedoboru są bardzo podobne do krzywicy. Narażone na nie są głównie ptaki, które mają znacznie ograniczone wchłanianie tego pierwiastka. Natomiast nadmiar, który zdarza się niezmiernie rzadko, przypomina objawy choroby Parkinsona, gdyż prowadzi do uszkodzenia układu pozapiramidowego. Zapotrzebowanie zwierząt na cynk wynosi około 40 mg na kilogram.
najwyższa tolerowana dawka nie jest poznana dla wszystkich tych, dla wszystkich gatunków zwierząt, ale przypuszcza się, że jest około 500 mg. Jest to bardzo ważny pierwiastek, gdyż występuje w insulinie, wzmacnia działanie hormonów płciowych, jak również prolaktyny i kortykosteroidów. Cynk jest integralną częścią bardzo wielu enzymów, m.in. anhydrazy węglanowej, która jest głównym enzymem uczestniczącym w przenoszeniu tlenu do krwinek i z krwinek do tkanek. W centralnym układzie nerwowym cynk występuje, jest ważnym modulatorem i łączy się z odpowiednimi receptorami opiatowymi, przez co je pobudza i niejako uczynnia. Największe koncentracje cynku w centralnym układzie nerwowym stwierdzono w hipokampie, jak również w korze mózgowej. Wydaje się, że stres obniża znacznie poziom cynku, a to głównie przez jego wydalanie w moczu, jak również i w pocie, co może prowadzić do niedoboru tego pierwiastka w strukturach mózgu. U zwierząt doświadczalnych wywoływano zmniejszenie mózgu, obserwowano niedorozwój kory mózgowej, jak również spowolniony wzrost dendrytów. Również w doświadczeniach in vitro stwierdzono, że dodatek cynku do kultury neuronów zwiększał i pobudzał ich wzrost. Jednocześnie niedobór cynku jako pierwiastka dwuwartościowego prowadzi do tego, że na to miejsce chętnie wstępują inne metale, m.in. metale ciężkie, czyli w przypadku braku czy niedoboru cynku w mózgu, w to miejsce mogą wstępować i łączyć się kadm albo ołów. Niedobór cynku pośrednia także działanie aminokwasów głównych szlaków nerwowych, czy niektórych, m.in. kwasu glutamowego i kwasu gamma-aminomasłowego. U szczurów prowadzi on do obniżenia poziomu hormonu wzrostu we krwi, dlatego jest tak ważny u młodych zwierząt, a jednocześnie spada znacznie poziom IGF, a więc czynnika, który decyduje o wzroście komórek, jak również obserwuje się spadek poziomu insuliny. Niedobór u źrewiąt występuje bardzo często około 6-7 miesiąca życia, a więc w czasie bardzo intensywnej fazy wzrostu i objawia się głównie zmianami w okolicach kopyt. Miedź, która bardzo często występuje funkcjonalnie razem z cynkiem, nie ma, zapotrzebowanie na ten pierwiastek nie jest tak wysokie jak w przypadku cynku, wynosi zaledwie około 10 ppm. Najwyższa tolerowana dawka jest około 800 mg. Zatrucia u zwierząt miedzią zdarzają się bardzo rzadko. Trzeba na pewno uważać u bydła mlecznego, kiedy łąki i pastwiska są posypywane siarczanem miedzi przeciwko mięczakom i w zasadzie znane przypadki zatrucia zwierząt tym pierwiastkiem występują tylko w takich przypadkach. Miedź bierze udział w przenoszeniu żelaza do szpiku kostnego, stymuluje dojrzewanie erytrocytów i katalizuje wbudowywanie żelaza w protoporfirynę i dzięki temu powstaje hem. Zatrucie miedzią powoduje uszkodzenie istoty białej śródmózgowia, obumieranie neuronów w płatach czołowych kory mózgowej oraz w móżdżku. Niedobór miedzi w okresie prenatalnym wywołuje bardzo poważne zmiany w mózgu młodych szczurów. Obniża poziom noradrenaliny, dysmutazy ponadtlenkowej i innych enzymów, w tym monooksydazy, peptydyl, glicyl alfa-amidowej. Opóźnia również się reakcja na bodźce słuchowe. Obniżenie poziomu miedzi wywołuje również spadek innych enzymów zależnych od miedzi i problem polega na tym, że obniżona aktywność tych enzymów nawet po powrocie do normalnej dawki pokarmowej, gdzie ta miedź była uzupełniana w adekwatnych ilościach, nawet po 4 miesiącach enzymy kuprozależne nie wróciły do swojej normalnej aktywności sprzed stanu niedoborowego. Selen. Selen jest pierwiastkiem, który przez wiele lat budził bardzo wiele kontrowersji. Bardzo często jest uważany nadal za pierwiastek silnie toksyczny. Wynika to głównie z tego, że granica pomiędzy jego niezbędnością a jego toksycznością jest w stosunku do innych pierwiastków bardzo niewielka.
Podaje się, że w diecie powinno występować około 100 mikrogramów na kilogram suchej masy dawki pokarmowej. Niektóre normy dopuszczają dla bydła 0,3 mg na kilogram. Jednak niektórzy autorzy już sugerują, że poziom selenu w wysokości 0,5 mg na kilogram może być w pewnych warunkach toksyczne. Większość badań wskazuje na to, że selen jest tolerowany nawet do poziomu 2 mg na kilogram, ale to tylko w przypadku przeżuwaczy. Selen jest integralną częścią peroksydazy glutationowej, która niszczy nadtlenki lipidowe i w ten sposób chroni błony komórkowe przed stresem oksydacyjnym i przed ich uszkodzeniem przez wolne rodniki. Jest również składnikiem deodynazy 5'-jodotyroniny, która przekształca tyrozynę w trójjodotyroninę, a więc tę formę najbardziej aktywną hormonów tarczycy. Podawanie szczurom ACTH przez 4 dni znacznie obniża poziom tego pierwiastka w nerkach i w wątrobie, a podwyższa w osoczu. 4 dni po zaprzestaniu podawania poziomu selenu poziom tego pierwiastka jeszcze nie wraca do poziomu normalnego. Polska należy do krajów, które mają bardzo ubogie gleby w selen. Także w roślinach na większości terenów Polski również jest znaczny niedobór tego pierwiastka. Dlatego należy bardzo uważać u zwierząt, które wychodzą na pastwiska, na łąki, a więc chodzi tu bydło i owce, no i w niewielkim, gdzie znacznym stopniu również owce, że są bardzo narażone na niedobór tego pierwiastka. Najlepiej opisane zmiany, jakie początkowo opisywano przy niedoborze selenu, to jest tak zwana choroba białych mięśni. Występuje ona u źrebiąt, występuje również u cieląt. Stwierdza się postmortem znaczną bladość mięśni. U trzody chlewnej niedobory miedzi można łatwo poznać po znacznych martwiczych zmianach w sercu. Sądzę, że pytanie, które chcę Pani zadać, to ja Pani tu pokażę całą bibliotekę książek, gdzie ludzie usiłują ten problem rozwiązać. I to zaraz Pani wyjaśnię, na czym rzecz polega. Rzecz polega głównie na tym, że na dobrą sprawę, jak ja robiłem badania, powiedzmy, na zawartość mikroelementów w różnego rodzaju trawach, to mimo że miałem, powiedzmy, ograniczone poletko do 120 metrów kwadratowych, to różne odmiany traw miały różne zawartości pierwiastka, jeszcze w zależności od tego, w której części tego malusieńkiego poletka one rosły. Jednocześnie normy żywieniowe uwzględniają skład na przykład siana, gdzie mamy kilka gatunków traw. To dokładnie dotyczy diety, powiedzmy, dla zwierząt, tak jak Pani powiedziała, dla psa, dla kota. Idealne by było, gdybyśmy mogli te diety zanalizować, bo w zależności od żywienia mineralnego, mięso zwierząt, kości zwierząt zawierają różne ilości tych danych pierwiastków. Przygotowywanie diet, tak jak się to, powiedzmy, robi na podstawie, powiedzmy, składu tabelarycznego, bo takie dane są, jest obarczone bardzo często olbrzymim błędem. W zależności od tego, gdzie ta roślina rośnie, ma różne zawartości konkretnych pierwiastków. Polska już wiadomo, że jest bardzo niedoborowa w selen, jest bardzo niedoborowa w miedź. A więc nie tylko zwierzęta towarzyszące, zwierzęta gospodarskie, ale i człowiek w Polsce jest narażony na niedobór miedzi i na niedobór selenu. Ale to wynika z tego, że mamy bardzo dużo ziem kwaśnych, północno-wschodnia Polska, ziem piaszczystych. W związku z czym wszystkie rośliny, które tam rosną, zboże na tym jest niedoborowe. Ale przesuniemy się w drugi koniec Polski, Dolny Śląsk, i tam mamy bardzo wysokie poziomy miedzi na przykład, ze względu na przemysł. A stosujemy i tu te same normy, te same dawki żywieniowe, te same tabele do obliczania zawartości związków mineralnych. Producenci, którzy produkują paszę, jeżeli są rzetelni, to powinni każdorazowo
poddawać poszczególne partie materiału analizie na zawartość związków mineralnych. To jest jedynym, że tak powiem, stan, tak jak się monitoruje, nie wiem, skład wód mineralnych. Konie wyścigowe dostają stosunkowo mało pasz objętościowych. To zwierzę, tak na dobrą sprawę, jest przystosowane do jedzenia trawy. Czyli co, powinno mieć duży brzuch, prawda, w miarę obszerny, czy tam słabizny wypełnione, bo on je trawę. I tak jedzą dzikie konie, i tak jedzą zebry najbliższe kuzyni. No, nasz człowiek doprowadził do tego, że tego konia karmi, prawda, tylko owsem, żeby on był, prawda, lżejszy, żeby tego przewodu pokarmowego nie miał zbytnio rozbudowanego. Przez lata zmian, jakie się dokonały w organizmie konia, no te konie są bardziej wrażliwe na przykład na kolki, które u dzikich koni w zasadzie nie występują. W hodowlach występują. Być może, że w trakcie, powiedzmy, hodowania, jak ten szczeniak rósł w hodowli, gdzie otrzymywał tylko suchą paszę i on nie zna innego pokarmu, to zmiana gwałtowna, jeżeli się kupuje psa, gwałtowna zmiana diety może doprowadzić do pewnych zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Więc jeżeli ktoś kupuje psa z hodowli i hodowca mówi, proszę temu psu dawać tylko suchą paszę, bo tylko on jest dostosowany do suchej paszy i ktoś gwałtownie mu tą paszę zabierze i zacznie podawać inny pokarm, to ten pies może mieć poważne zaburzenia układu trawiennego, ale to dotyczy każdego organizmu żywego. Bo człowiek, jeżeli ma problemy z mlekiem i go całe życie nie jada, potem wypije litr mleka i go, prawda, rozsadzi. Czyli nie można doprowadzić do gwałtownej zmiany. Jeżeli się kupuje psa od kogoś i on mówi, dawałem mu tą paszę, on żarł tylko tę paszę, to przejście z tej suchej paszy na bardziej urozmaicone jedzenie, to musi trwać tygodniami. Nie może to być tak, że jednego dnia suchą paszę zabierzemy, damy mu coś nowego. Jednak nie polecałbym trzymania go nadal na tej paszy suchej. Proponowałbym, żeby codziennie najpierw wprowadzić 5% dodatek, następnego dnia 10% dodatek innej paszy, a nie tej suchej. I tak stopniowo w ciągu 10-20 dni przejść na nowy typ jedzenia. Czyli zmiany nie mogą być gwałtowne. Proszę pamiętać, że również mikroorganizmy żyjące w przewodzie pokarmowym mają swoje wymagania i na takiej czy innej diecie one się ukształtowały. Tam powstała swoistego rodzaju mikroflora, charakterystyczna dla tego psa czy dla tej hodowli. I teraz jakakolwiek gwałtowna zmiana dawki pokarmowej czy diety temu psu może prowadzić do zaburzeń, ale również między innymi dlatego, że powiedzmy ta mikroflora nie jest do tego dostosowana. I to wiadomo, że gwałtowne zmiany, jak na przykład gdzieś człowiek podróżuje, pojedzie do Hiszpanii i zaraz raptem, nie wiem, naje się mariscos czy frutti di mare i ma poważne problemy, ale to nie wynika z tego, że to było szkodliwe, czy to było złe. Mikroflora i jego przewód pokarmowy nie są dostosowane do nowego rodzaju diety. I nie wolno robić również u zwierząt takich gwałtownych przejść. Znaczy, ja mogę szukać tylko przyczyn, dlaczego niektórzy weterynarze tak sugerują. Jest, myślę, że podobne powiązanie jak w medycynie ludzkiej, producentów tych pasz z lekarzami weterynarii. To jest jedna rzecz, tak jak powiedzmy w medycynie ludzkiej wiadomo, że jakie profity lekarze mogą czerpać ze sprzedawania odpowiednich leków, czy takich, czy konkretnych leków. Ja nie chcę nikogo oskarżać. Nie wiem, dlaczego, powiedzmy, ktoś sugeruje tylko takie żywienie i tak dalej. Część lecznic weterynaryjnych prowadzi sprzedaż od razu tych pasz, więc oczywiście zalecanie tych właśnie suchych pasz, czy jakichś innych, no, może wynikać z uzyskiwania konkretnych korzyści materialnych. Jednak ja się z tym nie zgadzam i uważam, że każda monodieta w przypadku każdego organizmu żywego jest zabójcza. No.